Pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Padło tutaj dużo cyfr, liczb, które obrazują to, iż specjalne strefy ekonomiczne są bardzo istotne na gospodarczej mapie Polski. A jak specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w świadomości Polaków? Oto pod koniec 2010 roku, ale już na początku 2011, jedna z firm Public Relations przeprowadziła badanie, z którego wynikało, gdzie odpowiadali respondenci, jak dostrzega pani korzyści płynące z funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w regionach. I co się okazało? To tworzenie nowych miejsc pracy, na to wskazało, respondenci wskazali najbardziej, aż 77,1%. Druga sprawa to inwestycje w regionie, 41,4%, chociaż tutaj bardzo ciekawe były rozróżnienia, bowiem większość wskazywała na to, że inwestycje są istotne i nieważny jest kapitał pochodzący przy właśnie tworzeniu tych nowych inwestycji. Aczkolwiek wskazywano za każdym razem znaczenie kapitału polskiego. Dopływ zagranicznego kapitału to 32%, rozwój nowych technologii 24%, zwiększenie atrakcyjności regionu dla nowych inwestorów 19%, podnoszenie kwalifikacji lokalnych kadr, sponsoring lokalnych wydarzeń, większa troska o środowisko naturalne i inne. Sponsoring lokalnych wydarzeń też pokazuje, jak firmy funkcjonujące w specjalnych strefach ekonomicznych wtapiają się w region i są jego również bardzo istotnym elementem w zakresie czegoś, co można by było też nazwać społeczną odpowiedzialnością biznesu. To bardzo dobrze. To są takie dodatkowe wizerunkowanie, które wspomaga bezwzględne liczby, a te bezwzględne liczby tu padały. I to, że aż od początku funkcjonowania stref aż 241 tysięcy nowych miejsc pracy, to odpowiedź na to pierwsze badanie, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, jest dla Polaków największą zaletą tych stref i rzeczywiście kilkaset tysięcy, można powiedzieć, miejsc pracy, z czego 75,7 stanowiły nowe miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji nowych inwestycji. I co bardzo istotne, to ta symulacja, o której mówiła też pani minister i poseł sprawozdawca, która wskazywała, że stopa bezrobocia na koniec 2011 roku wyniosłaby 13,8, a nie 12,5, jak to się stało, gdyby nie było tych specjalnych stref ekonomicznych. Ale wielką troską dla przede wszystkim ministra finansów jest to, że te strefy to są zwolnienia podatkowe i czy większa jest wartość większa jest wynikająca z tego, że te strefy funkcjonują dla budżetu, czy też mniejsza. I okazuje się, że w wyniku bezwzględnym tylko pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom tylko jako koszt finalny w opracowaniu Ministerstwa Gospodarki widzimy tabelę z lat 2070, z której wynika, że w tych latach stosunek zwolnień z tytułu CIT do wpływów tylko z tytułu zatrudnienia pracowników jest na plusie dla budżetu na kwotę 3 miliardy 258 milionów złotych. To bardzo dużo. Proszę Państwa, istotne jest to, że strefy działają w sposób bardzo zorganizowany i jedną z zasadniczych działań, które przeprowadzają zarządy spółek, to jest też promocja strefy i ta promocja odbywa się za kwotę w gruncie rzeczy nie tak dużą, bo nakłady na promocję w 2011 roku wyniosły 6 milionów złotych. Tutaj jestem ciekawy, pani minister, czy efekt jest synergii tych działań promocyjnych, czy też konkurują ze sobą strefy. No nieważne, ważne jest to, że jest bardzo pozytywny efekt. Proszę Państwa, badanie KPMG z 2010 roku się ukazało, które wskazuje na to, że większość inwestorów działających w strefach bardzo pozytywnie odniosłoby się do tego, gdyby działalność stref była przedłużona do 2026 roku i symulacje pokazują, że mogłoby to spowodować łączny wzrost nakładów inwestycyjnych nawet o 40 miliardów złotych.
Aż 86% zarządów specjalnych stref ekonomicznych uznało, że najlepszym rozwiązaniem w badaniu KPMG byłaby kontynuacja funkcjonowania stref na dotychczasowych zasadach. Tak duży odsetek respondentów obrazuje, że zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi są zadowoleni z obecnego stanu, choć część z nich sugerowała pewne modyfikacje ustawy, ale o tym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. Tylko 2% inwestorów deklaruje zaprzestanie działalności w ogóle, jeśli do 2020 roku nic nie zmieni się w kwestii prawnych uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Tak więc, Wysoki Sejmie, Klub Platformy Obywatelskiej popiera i przyjmuje do wiadomości informację rządu o strefach, o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, druk 446 i stanowisko komisji 477. Dziękuję bardzo.